W Lubinie, na południe od Międzyzdrojów, natkniecie się na pozostałości fabryki cementu z 1855 roku. Fabrykę założył Johannes Quistrop, jeden ze szczecińskich magnatów przemysłowych w XIX wieku. Fabryka o nazwie Portland Cement Fabrik Stern korzystała z lokalnych surowców z kopalni, po której śladem jest m.in. słynne jezioro turkusowe. Przez lata była największą w Niemczech fabryką produkującą cement portlandzki. Wielkość rocznej produkcji sięgała nawet 100 tysięcy ton. W czasie II wojny światowej produkowała na potrzeby wojenne III Rzeszy. W 1945 roku Sowieci wywieźli sprzęt, jednak Polacy eksploatowali cementownię aż do wyczerpania złóż w 1954. W 1957 miejsce to posłużyło Andrzejowi Wajdzie za scenerię do filmu Kanał. Naprzeciwko wejścia na teren cementowni stoi obelisk z tablicą poświęconą Czesławowi Piskorskiemu, popularyzatorowi turystyki i historii Pomorza Zachodniego. Mam jednak nieodparte wrażenie, że wykorzystano do niego stojący tutaj wcześniej denkmal, czyli pomnik mieszkańców poległych w czasie I wojny światowej, jakich wiele było w międzywojennych Niemczech.